Cześć, witajcie z tej strony Grid. Ostatnimi czasy Star Citizen otrzymał dość sporą aktualizację, która podobno diametralnie poprawiła rozgrywkę, poprawiła tą grę, jej quality of life i postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie w Star Citizena da się grać. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Wiem, że jest naprawdę rzesza ludzi, którzy kochają Star Citizena i gra im się bardzo dobrze. Mnie mimo wszystko jednak dość mocno on odrzucił ze względu na swoje błędy, które często nawet nie tyle uprzykrzały rozgrywkę, co ją całkowicie psuły. Dlatego odpuściłem sobie i postanowiłem powrócić do niego za jakiś czas. Jak chcecie, uznajcie to za czepialstwo, ale to, co teraz macie na swoich ekranach, co widzicie na swoich ekranach, strasznie mnie wkurza. Słuchajcie, Star Citizen, gra, której produkcja rozpoczęła się w 2011 roku. Gra, która posiada 13 lat. Gra, która jak sama na swojej stronie podaje, zebrała ponad 700 milionów dolarów, wciąż jest we wczesnej alfie. Wiecie co? Tak jak już powiedziałem, może się czepiam, a dla mnie to jest zwykły dupochron. Jeżeli produkujemy grę 13 lat, jeżeli zebraliśmy na nią 700 milionów dolarów, dodatkowo nie wiem, czy to są tylko fundusze zebrane, czy jest w to wliczone też to, co gra zarobiła. Wydaje mi się, że nie. To dawanie informacji, że gra jest we wczesnej alfie, jest po prostu zwykłym świństwem. No ale w porządku. Gra jest wciąż rozwijana. Załóżmy, że przymykamy na to oko, jeżeli gra będzie dobra. Żeby w ogóle sobie pograć w Star Citizen, musimy wydać około 50 dolarów lub na pakiet premium 70 dolarów. Osobiście moim zdaniem premium tutaj nie ma najmniejszego sensu kupować. Zawsze możecie dokupić sobie statek, jeżeli faktycznie się wciągniecie w tą grę, jeżeli będziecie chcieli ją wspomóc, będziecie chcieli grać, ten statek możecie sobie dokupić. Oczywiście możecie też go kupić za pieniądze zdobyte w grze, ale no to wymaga troszeczkę grindowania, nie? Także 50 dolców. No 50 dolców wydaje się dosyć dużo. Z drugiej strony jest to 200-300 zł w przedziale. Nie chce mi się teraz sprawdzać kursu dolara dokładnie, no ale liczmy, że około 5 zł, czyli 250 ziko. Czy to jest dużo? Na nieskończoną grę? Myślę, że tak. Z drugiej strony bardzo wiele osób mówi, że w tą grę da się grać, da się poświęcić wiele godzin i faktycznie jest to kwota, którą będę w stanie zaakceptować, jeżeli ta gra nie będzie dziurawa, jeżeli faktycznie będzie dało się w nią grać, będzie się w nią dało grać bez wkurzania się, że ciągle jakieś tam błędy niszczą nam naszą rozgrywkę. No dobrze, co do samej gry. Tak na szybciutko, moim sprzęcie. Grę ogrywam na i5 13 generacji, 32 RAM-u, karta graficzna to jest 3060, więc sprzęt klasy średniej, ale myślę, że jeszcze nie najgorszy. I teraz zaczynamy. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła. Jak już wcześniej wspominałem, grałem w Star Citizen, a nawet całkiem sporo, powiedziałbym. Nie mam może jakichś tam setek godzin, ale jednak kilka godzinek tej grze poświęciłem. Teraz po odpaleniu moja postać zaginęła.
Nie wiem, jak to się stało, ale być może przez to, że dodali właśnie ten kreator postaci, który tutaj mamy. Sam kreator postaci, powiem wam, że jest zrobiony naprawdę porządnie. Opcji mamy całkiem sporo. I pomimo, że no raczej nie będziemy oglądać swojej facjaty zbyt często, to jednak mamy możliwość stworzyć bohatera lub bohaterkę dokładnie takich, jakich chcemy. Wspomniałem, że straciłem postać i jest to prawda, ale nie do końca, ponieważ później, jak się okazało, rzeczy, które zdobyłem, wciąż posiadałem w magazynie, więc straciłem jakby tylko fizyczną formę, a nie itemki, więc okej, tutaj nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Mogłem sobie przynajmniej zrobić taką facjatę, jak mi się podoba, nie? I muszę tutaj też wspomnieć o jednej rzeczy. W tym materiale nie będę oceniał samej gry, ponieważ postanowiłem zrobić samouczek. Pojawiła mi się taka opcja, więc postanowiłem przejść samouczek, zobaczyć, jak to śmiga. Przy okazji sobie też przypomnieć podstawy, no bo jednak trochę wody minęło od czasu, kiedy grałem w Star Citizena. Więc oceniam nie grę, lecz moje zderzenie z tym tytułem po raz pierwszy od długiego czasu. Jak możecie zobaczyć na ekranie, no całkiem przyzwoicie to wygląda. Nie da się ukryć, że jest tutaj w miarę okej. Pod względem graficznym, no ale jest to tylko kreator odtworzenia postaci, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało faktycznie. No i tutaj przechodzimy do samouczka. Oczywiście wybieramy sobie system startowy. Wybieramy sobie lokalizację, z której chcemy rozpocząć nasz samouczek. No i ruszamy. Tutaj powiem wam, pierwszy raz poczułem, że nie jest zbyt dobrze. Loading. Ja go tutaj oczywiście przyciąłem, ale sama gra mi się wczytywała jakieś 2 minuty. Nie całe, ale ciągnęły się jak wieczność, nie? Sprawa druga. Graficznie. Nie wygląda to źle, chociaż mam wrażenie, że coś z gamą jest tutaj nie do końca tak. Inna sprawa, optymalizacja tej gry. Myślę, że optymalizacja bardzo mocno kuleje, ponieważ nawet w zamkniętym pomieszczeniu, tak jak tutaj, gdzie no nie ma zbyt dużo do wyświetlania, miałem delikatne wrażenie, jakby ta gra mi rwała, trochę szarpała. Z drugiej strony pamiętam, że jak grałem poprzednim razem, bardzo długo gra doczytywała sobie coś tam w tle, więc może i tutaj jest podobny przypadek. Całkiem prawdopodobne, że po prostu ona coś tam sobie wciąż doczytuje, później to się jakoś rozbujało. Więc nie skreślamy, być może faktycznie tutaj jest bardzo podobna sytuacja. No i co do samego samouczka. Pokazuje nam bardzo, ale to bardzo podstawowe tutaj rzeczy. Takie jak się pożywiać, jak się poruszać. Co na pewno zmienili? Hełm. Pamiętam, że za poprzednim razem, jak robiłem samouczek, ten hełm musiałem kupić. Tutaj mamy go w swojej kajucie, więc myślałem, że zaoszczędzą nam wycieczki do sklepu. No, pomyłka. Do sklepu też się udamy, ale to troszeczkę później. Wyświetlanie plecaka. Wciąż jest z tym problem. Pamiętam, że właśnie grając poprzednim razem, dość cienko było już u mnie z nawodnieniem. Nie wiem, czy brak nawodnienia, jeżeli ono zejdzie do zera, nas zabija. Nie przerobiłem tego jeszcze.
nie spotkałem się z taką sytuacją, ale próbowałem się napić wody. Nie mogłem się tej wody napić, ponieważ miałem założony hełm. A tego hełmu nie mogłem zdjąć, ponieważ nie wyświetlała nam się prawidłowo postać w menu plecaka. Więc to był pierwszy problem. Tutaj przed chwilą widzieliście problem numer dwa. Nie mogłem zamknąć plecaka krzyżykiem. Oczywiście to jest pierdoła, bo wystarczy, że strzelimy sobie i ten plecak zamkniemy, nie? Ale no, takie drobne rzeczy wpływają no jednak na ocenę tej gry dość negatywnie. Tutaj mamy poprawnie już wyświetlony plecak. Nie wiem, czy tam było to spowodowane tym, że się patrzyłem w kierunku lustra i było moje odbicie, czy o co chodzi, ale tutaj plecak wyświetlił się poprawnie. Także możemy ten hełm zdjąć, możemy ten hełm założyć, możemy zamontować sobie różne graty, wymienić zbroję, jak już mówiłem. Przedmioty z poprzedniej gry mi nie przepadły, więc wciąż je mam, także tutaj na szybko się teraz przebiorę. Warto też wspomnieć troszeczkę o samym plecaku, ponieważ jest dość masakryczny. Gdyby nie filtry, które tutaj możemy zastosować, ogarnianie tego by było tragiczne. Na szczęście te filtry są i działa to w miarę fajnie. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to właśnie kwestia modyfikacji broni. Nie pamiętam tego ze swojej poprzedniej rozgrywki. Raczej było, ponieważ posiadam te przedmioty do modyfikacji. Mimo wszystko, tak jak mówię, nie pamiętam, nie zwróciłem może na to uwagi. W każdym razie, jak widzicie, już się przebrałem. Teraz kończę wyposażanie się. Dodaję multinarzędzie, którego jeszcze chyba nie miałem zbytnio okazji użyć, ale mimo wszystko no lepiej mieć i nie użyć, niż nie mieć, kiedy będzie potrzebne, nie? W ogóle będę musiał zrobić porządek z tymi przedmiotami, ale to jak dotrzemy do sklepu. Podoba mi się sama kwestia właśnie tego, że nasz kombinezon, który mamy, ja tutaj chyba mam ciężki model, jeżeli się nie mylę, dlatego też tak przypakowałem nagle i dlatego też będę się poruszał wolniej. To nie jest jakiś tam spadek klatek czy coś, tylko po prostu przez to, że mam założony ciężki kombinezon, też wpływa to na mój sposób poruszania się, jak zobaczycie tam w dalszej części materiału. Właśnie bardzo mi się podoba to, że możemy przedmioty, które mamy, po prostu zakładać jakby na siebie. Nie? Jest miejsce przy plecaku, gdzie założymy broń, jest miejsce, gdzie zamontujemy multinarzędzie, na apteczki, na magazynki. To jest duży plus. Jest to naprawdę bardzo fajnie pomyślane i super pokazane. Tutaj ponownie problem, o którym wspomniałem wcześniej. Nie mogę zamknąć menu ekwipunku krzyżykiem, więc wychodzę tak jakby troszeczkę naokoło. Tutaj już stąd bez problemu krzyż i damy radę wyjść. Zapewne tak jak wspomniałem też wystarczyłoby nacisnąć przycisk odpowiadający za ekwipunek, ale w tym momencie jeszcze na to nie wpadłem, nie? Jak widzicie, moje poruszanie się no, nie jest najszybsze, ale tak jak też już mówiłem, jest to raczej spowodowane zbroją. Mimo wszystko, jak możecie zauważyć, z płynnością nie do końca jest tak, jak być powinno. Nawet w momencie, kiedy zaczynam sprintować, są odczuwalne, delikatne skoki ekranu, co raczej nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza, że gram w tej chwili chyba na średnich ustawieniach graficznych, jeżeli się nie mylę.
i jest to troszkę irytujące. I tak jak mówiłem, nie wiem, czy to nie jest wina tego, że gra coś tam sobie w tle doczytuje. Całkiem możliwe, że tak. I później to mija. Lub po prostu się później do tego przyzwyczaiłem. No ciężko mi powiedzieć. W każdym razie na początku rozgrywki te skoki są ewidentnie zauważalne, nie? Także tutaj coś jest nie tak z optymalizacją, albo po prostu jej w ogóle nie ma. Sama kwestia używania interakcji z otoczeniem, czyli naciśnięcie klawisza F, który jakby odblokowuje nam myszkę, no trzeba się do tego przyzwyczaić, nie? Nie jest to coś oczywistego, coś co naturalnie przychodzi. Tutaj postanowiłem zejść z ustawieniami graficznymi do najniższych. Jak widzicie, no nie jest to jakoś specjalnie tutaj wymagające. 1920x1080, w tej chwili schodzę na low. Czy to poprawiło sprawę? Wiecie co, szczerze nie zauważyłem różnicy, nie? Jeśli chodzi o płynność gry. Także czy gramy na low, czy gramy na medium, coś tej grze przeszkadza chodzić płynnie, nie? Nie wiem, czy jest to, tak jak już wspominałem, problem optymalizacji, czy jest to kwestia doczytywania się jakichś tam rzeczy w tle, czy cokolwiek innego, ale dajcie tej grze troszeczkę czasu, bo jest szansa, że faktycznie, że to się rozbuja, nie? Tak jak mówię, mi to po jakimś czasie zanikło, albo po prostu przestałem na to zwracać uwagę, bo jestem starym boomerem, który potrafi niejedno grze wybaczyć. Trzymajmy się tego, że to zanika. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później podczas gry. W kolejnym materiale na pewno coś na ten temat powiem więcej. Co do samej nawigacji po stacjach kosmicznych, po stacjach, w których zaczynamy grę, samouczek na szczęście w miarę przyzwoicie nam pokazuje lokację, do której musimy się udać w następnej kolejności. Chociaż mam wrażenie, że kilka razy mi ta ikonka naprowadzająca gdzieś się zgubiła. No ale ogólnie rzecz biorąc jest ok, daje ona radę. Co do samych stacji kosmicznych i ich projektu, powiem wam, że jest to zrobione fajnie. Są one dość przestronne, a zarazem klaustrofobiczne. Do tego jest to naprawdę istny labirynt, po którym no, możemy latać jak kot z pęcherzem. Ale mówię, to wszystko no, jest do opanowania i po kilku takich wizytach będziemy się czuli w nich jak w domu. Jest to zrobione dość dobrze. Sam sklep. Samego sklepu się czepnę. Z tym, że może to być spowodowane moją niewiedzą. Generalnie, jeżeli gdziekolwiek bym tutaj się pomylił w tym, co mówię, zrobił jakiś błąd, napiszcie mi w komentarzach. Naprostujcie, niekoniecznie od razu wzywając od debili, tylko po prostu powiedzcie, gdzie się pomyliłem. Ponieważ mówię, moje doświadczenie ze Star Citizenem nie jest bardzo długie i faktycznie jest tak, że coś gdzieś mogło mi umknąć. Tak jak na przykład ze sklepem. Sklep też fajnie jest rozwiązany, ponieważ mamy różne kategorie, więc możemy spokojnie sobie filtrować te przedmioty, które chcemy kupić, czy też sprzedać. Jeśli chodzi o sprzedaż, mam dużo śmieci właśnie z poprzedniej rozgrywki.
I tutaj się pojawił problem. Ponieważ jak widzicie, ten quick sell wcale nie jest taki quick. I spędziłem tutaj chyba z 15 minut sprzedając niepotrzebne itemki. Nie wiem, czy istnieje jakaś możliwość zaznaczenia i sprzedaży tego łącznie. Jeżeli tak, będę bardzo wdzięczny za informację. Jeżeli nie, no to uważam, że to jest zdecydowanie do poprawy, ponieważ spędziłem tu dużo, za dużo czasu i to powinno być poprawione. No ale po kilkunastu minutach walki w sklepie i sprzedaży niepotrzebnego szpeju udało się temat ogarnąć, więc mogliśmy dalej ruszyć z samouczkiem. Teraz musimy bujnąć się do metra. Mówię, sam samouczek jest zrobiony dość dobrze, pomimo że tak naprawdę informacje w nim zawarte to jest promil tego, co byśmy potrzebowali wiedzieć, zaczynając tą grę. Z drugiej strony rozumiem to, że gdyby chcieli wszystkie informacje zawrzeć w samouczku, no to pewnie sam samouczek byłby dłuższy od Senuły, nie? Także jasne, rozumiem, że to jest bardzo skondensowana treść i taka wspominająca tylko i wyłącznie o podstawach. Mimo wszystko jest dużo rzeczy, które zostały w nim pominięte. Nie mamy tutaj ani słowa o walce, zarówno na powierzchni, jak i w kosmosie. Nie mamy tutaj wspomnianego, czy to odżywianie, nawadnianie jest systemem, który może nas zabić, czy jest to faktycznie tak bardzo potrzebne. Wiele niewiadomych jest tutaj. I tego zdecydowanie mógłbym się czepnąć. Przez bardzo prymitywny samouczek próg wejścia w tą grę jest bardzo wysoki. Dodatkowo sama klawiszologia, może nie Mastermind byłby potrzebny do niej, ale naprawdę jest ona tragicznie rozbudowana. To jest oczywiście też zrozumiałe swoją drogą, ponieważ wiadomo, no do pilotowania statku dwa przyciski nam nie wystarczą, potrzeba tego znacznie więcej, ale mamy skróty z lewym altem, mamy skróty z prawym altem, z CTRL-em, więc kombinacji tych klawiszy jest tutaj masakrycznie dużo i myślę, że sporo ludzi może to odrzucić. Przypomina mi się taka gierka z Commodorka, chyba to było Das Boot albo U-Boot, jakoś tak. Faktycznie klawiszy do opanowania był ogrom i tutaj jest podobnie, także nastawcie się na to, że będziecie musieli troszeczkę swoją pamięć wysilić. Swoją drogą, nie? Sama podróż metrem wygląda nieźle, nie? Możemy podejrzeć miasto. Oczywiście są jakieś tam błędy, są jakieś tam drobne glitche, jeśli chodzi o tekstury, ale na chwilę obecną jeszcze nic nie rozwaliło mi gry, więc pomijając kilka rzeczy jest ok. Właśnie, tutaj może wrócę do kwestii płynności. Wydaje mi się, że w tym momencie już było ok. Także teoria tutaj jakiejś doczytywania rzeczy gdzieś tam w tle być może jest trafna, nie? No mówię, wydaje mi się, że gra w końcu zaczęła w miarę płynnie chodzić. Trochę szarpie ekranem, ale to przez to, że miałem zbyt wysoką czułość myszki ustawioną i przez to są takie niesprecyzowane ruchy na lewo i prawo. Ale mówię, jeśli chodzi o samo poruszanie, wydaje mi się, że jest znacznie lepiej niż było, nie? No i teraz powoli przejdziemy do
etapu, który pewnie wielu z was zainteresuje, sama kwestia pilotażu. Swoją drogą, zobaczcie ten model statku po prawej, niestety nie przyjrzałem mu się, nie wpadłem na to, żeby to zrobić. Zajebiście jest on zrobiony, nie? Tak jak cała stacja jest szara, zapylona, brudna. Tak, ten model tego myśliwca aż lśnił, nie? Kontynuując, sam samouczek, no tutaj mniej więcej pokazuje nam, jak przywołać nasz statek, w jaki sposób go zdobyć. To, powiem wam, działa w miarę płynnie. Jakieś właśnie takie interakcje z komputerami, z przedmiotami w bazach wydają mi się w miarę okej. I nie miałem z tym jak dotąd żadnego problemu. Mam nadzieję, że nie kraczę tutaj i nie pojawi się on jakoś nagle. Pamiętam też, że przy pierwszej rozgrywce nie zwróciłem uwagi, do którego hangaru został przyzwany nasz statek, nie? Co okazało się mimo wszystko dość ważne. Ale na szczęście koniec końców go znalazłem, więc nie było tak źle. Standardowe problemy, nie? Nie wiem. Albo jest to jakiś błąd, albo w Star Citizenie faktycznie NPC lubią się zbierać na ławkach i na nich stać, a nie siedzieć, czy też stać obok ławek, nie? No ale tu już się trochę czepiam. Nie jest to jakiś problem dla nas i tak nie będziemy ich zbyt często oglądać, ponieważ większość gry chyba będziemy spędzać mimo wszystko poza stacjami kosmicznymi, a nie w nich. I teraz tak, żebyście się nie zdziwili, ponieważ jeżeli zakupicie statek, tam widzieliście na początku tego materiału, mamy do wyboru dwa. Tutaj dostaniemy statek jakby szkoleniowy, nie? Czyli zupełnie inny model niż ten, który nabyliśmy. Ważna informacja. Zawsze jak wysiadacie ze statku, zamykajcie rampę. Utrudni to innym graczom dostanie się do waszego statku. Nie mówię tego na szczęście z własnego doświadczenia, ja latam takimi złomami, że no, nikt nie chciałby go kraść. Ale niejednokrotnie czytałem o sytuacji, że statek został skradziony. Na szczęście nie jest to też jakiś problem, ponieważ bez problemu możemy go odzyskać. Ale głupio by było zostać bez statku na jakiejś planecie, bez możliwości powrotu do domu, nie? No i zaczyna się, nie? Łamanie palców na klawiaturze. Całkiem sporo jest tego do zapamiętania, tak jak wspomniałem. Na szczęście jest też podpowiadajka w prawym dolnym rogu, więc zawsze możemy się nią posiłkować. No ale należy też pamiętać, że nie ma tutaj wszystkiego, nie? Powiem wam tak, nie rozwaliłem swojego pierwszego statku treningowego, więc nie jest najgorzej, nie? Z drugiej strony myślę, że gdyby nie to, że kiedyś wcześniej w to grałem, to bym jednak przypierdzielił w stację, nie? Ale o tym za chwilę, jak do tego momentu dojdziemy. Samo pilotowanie statku trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, wiadomo, jak wszędzie, ale jest przyjemne. To chyba właściwe słowo. Jak już ogarniemy całą klawiszologię, jak już ogarniemy co do czego służy, to myślę, że większości z was się spodoba. Generalnie tutaj, no, zobaczcie na to miasto, nie? Wygląda
wygląda to zacnie. To, co widzimy, możemy dolecieć, nie? Możemy manewrować między wieżowcami. Fakt faktem wiem, że są jakieś strefy, gdzie nie możemy latać, jakby wyłączone są dla naszych statków, ale jest to zapewne jakoś fabularnie uzasadnione, więc nie jest to jakimś problemem. Musiałem trochę ogarnąć tutaj w ogóle, jak wyrównać poziom statku. Bo jak widzicie, no mamy podane w WASD, mamy target i mamy zaznaczanie, ale nigdzie nie było napisane, że QE jest to wyrównywanie poziomu, nie? Pomimo, że jest to oczywiste i tutaj nie będę tu nawet się jakoś psów wieszał na tym, to skoro jest to na samouczek, no to wypadałoby chyba o tym wspomnieć, nie? Myślę, że są ludzie, dla których ta gra będzie pierwszym jakimś tam Space Simem, Space Simulatorem i tak dalej. I no jesteśmy w samouczku, tak? Także wypadałoby tych informacji chyba jak najwięcej nam przekazać. Tutaj mamy po prostu kilka checkpointów do odhaczenia. Więc sobie lecimy, dostajemy też jakieś tam podstawowe informacje co do tego, w jaki sposób się poruszać, w jaki sposób przyspieszać, zwalniać, włączać dopalacze, czyli standardowa zabawa w pilota, nie? Nie ma tutaj co dużo mówić. Posiadamy też oczywiście tutaj coś takiego jak Quantum Travel, czyli możliwość szybkiej podróży między dość znacznymi odległościami. No, wiadomo, było to potrzebne, ponieważ nikt raczej by nie leciał tygodnia z Ziemi na stację kosmiczną, dajmy na to, nie? Nie wiem, czy jest tutaj o tym wspomniane, ale Quantum Drive na przykład, z tego co się orientuję, zużywa paliwo. Co było dla mnie podczas pierwszej gry dość sporym zaskoczeniem, nie? I dużo nie brakowało, a skończyłbym z ręką w nocniku. Mówię, sam samouczek, ten, który jest zrobiony, tutaj już powoli przejdziemy do podsumowania, ponieważ też zbliżamy się do końca, jest zrobiony w miarę przyzwoicie, no w miarę przyzwoitym poziomie. Rzeczy, które mówi, wyjaśnia w miarę jasno, w miarę przejrzyście. Niestety, tak jak wspomniałem, o wielu rzeczach nie mówi. Wielu rzeczy będziemy musieli się nauczyć. Wielu rzeczy niestety doświadczymy na własnej skórze i popełnione przez nas błędy niejednokrotnie zapewne doprowadzą do naszego zgonu. Ostatnią rzeczą, jaką musimy ogarnąć w samouczku, jest wylądowanie na stacji kosmicznej. I jest to zadanie naprawdę łatwe, nie? O ile się o nią nie rozpierdzielimy. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jest napisane, żebyśmy w miarę spokojnie się do niej zbliżali, ponieważ nasz statek zupełnie inaczej zachowuje się w atmosferze planety, zupełnie inaczej w przestrzeni kosmicznej. I jasne, po raz kolejny, jest to rzecz oczywista, ale jest to rzecz, której ja jako gracz nie muszę wiedzieć, nie? Wypadałaby jakakolwiek informacja, która by mnie na to nakierowała. I ktoś może teraz napisać, że no jestem debilem, ponieważ no jest to standard, nie? Ale ja kolejny raz powtarzam.
są ludzie, dla których to może być pierwsza tego rodzaju gra i mają prawo tego nie wiedzieć. Jeżeli robimy samouczek, zróbmy ten samouczek dobrze. I tak jak mówię, w większości rzeczy raczej nie mam się tutaj co czepiać. To, że pominięto sporo dość istotnych kwestii, jest dużym błędem, nie? Także jeżeli byśmy tych informacji mieli ciut więcej tutaj, złego słowa bym nie powiedział, nie? O tym samouczku. W tej chwili no, jesteśmy potraktowani jak kierowca, który zdał prawo jazdy, ale jest na kursie doszkalającym, nie? A samouczek nas powinien traktować jako osobę, która pierwszy raz widzi na oczy samochód tak naprawdę, nie? I może faktycznie, no tutaj jestem zbyt łagodny i zbyt nisko oceniam umiejętności i wiedzę graczy, ale w takim razie po co w ogóle samouczek, jeżeli nam nie zdradza podstawowych informacji, nie? Mimo wszystko, powiem wam, że samouczek zdał egzamin. Nie nauczenia mnie tej gry, ponieważ, no, tak jak mówię cały czas, nie ma tutaj podstawowych informacji. Nie ma tutaj wszystkich może informacji, które by mi się przydały na starcie gry, ale zaintrygował mnie na tyle, że chcę zobaczyć, czy da się w tą grę grać. Nie odrzucił mnie on. Nie był na tyle trudny, żeby odepchnąć mnie od gry, żebym ją usunął z dysku twardego. Nie był może jakoś bardzo widowiskowy, ale to, co pokazał, wystarczyło, żebym chciał zobaczyć więcej, nie? Także myślę, że w najbliższym czasie pojawi się kolejny materiał odnośnie starcji Cena z ciut dokładniejszymi informacjami, ponieważ tak jak wspominałem, tutaj omówiłem tylko i wyłącznie samouczek, który z tyłka mi się pojawił, który miałem okazję rozegrać jeszcze raz. O, czego mi brakuje? Słuchajcie, właśnie. Brakuje mi w tym samouczku czegoś takiego, jak było w Elite Dangerous. Że mogliśmy sobie wybrać konkretne scenariusze, na przykład tam nauka pilotażu, nauka podstawy walki na ziemi, nie? Coś takiego Star Citizen potrzebuje zdecydowanie. Ponieważ no to jest jakieś tam lekkie wprowadzenie do gry, które tak naprawdę nie nauczy nas, nie da nam nawet podstaw, żeby zacząć grać. Prawda jest taka, że samej gry będziemy musieli się uczyć już w trakcie rozgrywki. Dodatkowo, jeśli chodzi o rozgrywkę, wciąż pamiętam z jedną ze swoich pierwszych misji, gdzie poleciałem odzyskać jakieś graty od piratów. Rozwaliłem ich, radośnie wracałem do statku, kiedy przyleciał jakiś inny gracz wypasionym statkiem i rozdupczył mój, nie? Oj, powiem wam, to przelało czarę goryczy, nie? Nie dość, że kilka misji rozwaliło mi się przez błędy w grze, przez co reputacja poleciała na łeb na szyję, bo musiałem wyjść z gry lub zrestartować grę, bo na przykład posterunek, do którego miałem, uwielbiam to menu.
Ono jest cudowne. Posterunek, do którego miałem zawieźć paczkę, się nie załadował. Załadowały się tylko drzwi i mogłem drzwi otworzyć, ale już budynku, w którym tą paczkę miałem zostawić, nie było. Także no, pozostawało jedynie przerwać misję, co wiązało się ze stratą reputacji. To na koniec, kiedy w końcu któraś z tych misji się udała, to przyleciał inny gracz i mnie rozpierdzielił, nie? Tutaj kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła. Mam dwa statki. Nie mam pojęcia skąd. Będę musiał to sprawdzić, ale cieszy mnie to. No dobrze, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o Star Citizen, a raczej o jego samouczek. Ja teraz przechodzę do pełnej gry i zobaczymy, jakie będą moje reakcje już podczas prawdziwej gry. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Na razie.